Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejnym czytaniem z cyklu: wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A jest to czytanie pod tytułem Przekaz od wyższego ja. Co chcę Ci przekazać? Sprawdzimy, co wasze wyższe ja chce Wam przekazać na ten moment, na potrzebę chwili. Jakie wiadomości musicie usłyszeć? Jakie zapewnienia, jakie rady, jakie przestrogi? Zobaczymy, co nam wyjdzie, kochani. E, pamiętajcie, że jest to przekaz z góry. E, przekaz który myślę, że warto wziąć sobie do serca, ewentualnie żeby wprowadzić jakieś zmiany do swojego życia, żeby uspokoić głowę, żeby posłuchać swojego serca, więc proszę bądźcie otwarci na wszystko, co idzie z tego przekazu. Nawet jeśli nie wszystko będzie do końca rezonować, mimo wszystko weźcie to sobie do serca, kochani. Tradycyjnie trzy grupy do wyboru. Grupa numer jeden, tarot światła i cienia, i tutaj w podpowiedzi macie mm, szmaragd. Taki zielonkawy. On jest trochę przyplatany tutaj schematytem. Szmaragd. Grupa numer dwa. Tarot of Mystical Moments. I tu w podpowiedzi jest um, geotka kryształu górskiego. się pięknie błyszczy kryształki w środku. No i grupa numer trzy. The Dark Mansion Tarot. I tu w podpowiedzi jest Labradoryt. Pięknie mijące się niebiesko-zielono-żółty. Z tej strony nieociosany. Labradoryt. Także kochani, trzy grupy do wyboru. Oczywiście tradycyjnie pozwalamy, by intuicja nas poprowadziła. W zależności, czy wybieracie kamień, czy wybieracie talię, pozwólcie się prowadzić swojemu właśnie wyższemu. Ja. Czasóweczka będzie tradycyjnie w opisie pod filmem. Więc jeżeli chcecie szybko przeskoczyć do grupy, która Was interesuje, zapraszam Was do tego opisu. Ogólnie, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam do zapoznania się z informacjami, które są w opisie pod filmem, ponieważ no, jest tam kilka ważnych wiadomości, ważnych informacji. Na temat mnie, na temat kanału, więc warto się z tym zapoznać. Tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapek w górę, zostawienia komentarzy. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, będzie mi naprawdę bardzo miło. Um, Udostępnijcie ten filmik, jeżeli uważacie, że może się komuś przydać. Będzie mi również bardzo miło. Dziękuję Wam za całe Wasze wsparcie. I wiecie co, nie przedłużam, lecimy z tym czytaniem, bo sama jestem ciekawa. Też sobie wybrałam jedną grupę e, i jestem ciekawa, co tutaj karty mają mi również <grych> do przekazania. Grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer trzy. No i ja oczywiście przechodzę do grupy numer jeden. Witam Was serdecznie, grupa numer jeden. Jeżeli wybraliście tarot Światła i Cienia yy, oraz ten piękny szmaragd, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Przekaz od Wyższego Ja. Co chcę Ci przekazać? Zobaczmy kochani, tarot na, najpierw odkładam. Najpierw wylosujemy sobie karty wyrocznie, a właściwie odtworzymy, odsłonimy karty wyrocznie, ponieważ losowałam je już wcześniej. Te mniejsze na razie zostawię, zaczniemy od tych większych. Pierwsza karta to Why? Dlaczego? Mhm. Karta numer 31. Karta numer 2 to zima. Zajmij się swoimi potrzebami. Mhm. I 3. Natura. Potrzebujesz uziemienia. Znajdź sanktuarium w przyrodzie. Połącz się z elementalami. Mhm. Dobra. Teraz bierzemy się za małe karty. Najpierw weźmiemy Lenormanta. Mamy co? Park. Mhm. Karta numer 20. Mamy niedźwiedzia. Mhm. Polarnego. Karta numer 15. Następnie mamy chmury. Karta numer 6. Dobra. I weźmiemy myślę, jak to sobie ułożyć. Może tam jednak tutaj te karty. A co? I zobaczmy sobie. E, Kipera. Mamy Privilege Lady, czyli taka dama. Z dobrego domu. <laughs> tak bym to ujęła. Karta numer 12. Mm? O, przepraszam. U, karta numer 24. Złodziej. I ostatnia karta, karta numer 29. Uwięzienie. Mhm. Dobra, okej. Okay. Tarot jest już e, przetasowany. Ja go tylko przełożę. I co? Wylosujemy sobie 9 kart. Tutaj może będą tak koło siebie w miarę, żeby to wszystko spójnie wyglądało. Arcykapłan. Cesarz. Kochankowie, szóstka buław. Askielichów. Cesarzowa. I dolny rząd, paść Buław, szóstka miecze i dziesiątka monet. Na spodzie mamy. Rycerza pentakli. Kochani, co widzę na pierwszy rzut oka? Pierwsze co widzę, że jesteście w jakimś takim okresie zastoju i dobrze, takie okresy w życiu też są bardzo potrzebne. Myślę, że jesteście teraz w trakcie zastoju, gdzie dużo pytań i dużo odpowiedzi ma miejsce. Myślę, że kochani, przede wszystkim jest teraz dużo pytań, a odpowiedzi niedługo, niedługo zdecydowanie do Was przyjdą. Po pierwsze, kochani, właśnie to, co mi się rzuciło, rzuciło w oczy, to ta natura. Potrzebujesz uziemienia i znajdź sanktuarium w przyrodzie. Spędzajcie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Wasze wyższe ja mówi, że poprzez kontakt właśnie z naturą, z roślinami, z zwierzętami, z ziemią, tak? Z przyrodą, znajdziecie też połączenie właśnie ze swoim wyższym ja, gdzie przyjdą właśnie pewne odpowiedzi, gdzie przyjdą ważne informacje. I i gdzie znajdziecie ukojenie. To jest czas, kochani, gdzie, tak jak zima mówi, gdzie trzeba zająć się sobą i swoimi potrzebami, gdzie trzeba przeczekać pewne rzeczy, aż zima ustąpi wiośnie i będzie można zasiać nowe rzeczy i zadziałać w konkretnym e, kierunku. Przede wszystkim, kochani, ja widzę, że u części z Was e, mogą być e, jakieś trudności natury materialnej, Albo kochani natury e, miłosnej. E, powiem tak, e, ostatni rząd mi się tutaj bardzo mocno rzucił e, w, w oczy. Mamy privileged lady, mamy złodzieja i mamy imprisonment. Mamy kochani ewidentnie tutaj jakąś kobietę, m, która albo Was oszukała, albo wiedzie na jaw, że Was oszuka. Kobietę, czuję, że bardzo mocno to jest kobieta, więc jeżeli chodzi o współpracę, może tutaj chodzi właśnie o taką sytuację, w której e, zostaliście w jakiś sposób oszukani e, na jakieś finanse, na inwestycje, podpisaliście umowę, nie którą trzeba, i niestety wpakowaliście się w jakieś tarapaty e, finansowe. Powiem Wam tak, tutaj nie macie się czym za bardzo martwić. <laughs> Bo tutaj widzę, kochani, przede wszystkim u was takie zadawanie sobie pytań: dlaczego to się wydarzyło i w ogóle. Właśnie dużo pytań, mało odpowiedzi. E, odpowiedzi przyjdą z czasem, kochani, ale ważne, co, co wasze wyższe, ja chcę wam bardzo mocno tutaj przekazać, że pojawi się na waszej drodze osoba, która pomoże wam przejść przez tą trudną sytuację. Może to być jakiś specjalista, może to być jakiś mentor, może to być jakiś e, znawca e, tematu, e, który pomoże wam odzyskać płynność finansową, odzyskać jakieś poczucie bezpieczeństwa i odzyskać. Można powiedzieć światełko, nadzieję, trochę tak, właśnie z tymi chmurami. Ewidentnie, kochani, macie szansę poznać tą osobę na jakimś wydarzeniu, na jakiejś imprezie, spotkaniu, w miejscu publicznym, bo mamy ten park. Park właśnie symbolizuje tego typu wydarzenia: spotkania w większym gronie, imprezy, tak, jakieś eventy. I sam właśnie Niedźwiedź w połączeniu właśnie z tym arcykapłanem i cesarzem jest dla mnie informacją, że jest to osoba bardzo wysoko postawiona, szanowana, specjalista w jakiejś dziedzinie. Głównie czuję tutaj energię męską, ale to może być również kobieta w silnej męskiej energii. I wygląda na to, kochani, że współpraca z tą osobą pozwoli wam pokonać pewne trudności i rozpocząć właśnie nowy rozdział. Tutaj, kochani, jeżeli właśnie faktycznie jest jakaś kwestia jakiegoś pieniędzy, oszustwa finansowego, to te pieniądze, Zostaną odzyskane. odzyskane. To może troszkę potrwać. Rycerz Pentakli mówi, żeby uzbroić się w cierpliwość, gdyż e, pewne sytuacje muszą się zadziać, muszą się wydarzyć, ale kochani, to wszystko pójdzie właśnie w dobrym kierunku. Trudności uda się pokonać i otrzymacie informacje, które faktycznie przyniosą Wam zwrot finansów, zwrot pieniędzy, tego typu rzeczy. Więc jak najbardziej, kochani, jest tutaj potencjał, żeby to wszystko odzyskać. Tylko tak jak mówię, uzbrojcie się w cierpliwość. Będzie jakiś nowy początek, dokładnie królowa mieczy, i uda Wam się załatwić. Wszelkie trudne sprawy. Kochani, w tym momencie mam wrażenie, że to jest bardzo ważny czas dla Was, żeby zadbać przede wszystkim o siebie i o swoją przestrzeń. To jest dobry czas, kochani, też, żeby zadbać o swój wygląd, zadbać o swoje odżywianie. Część z Was, kochani, może być brzemienna, może spodziewać się dziecka, może niedługo, kochani, będziecie spodziewać dziecka, ale wydaje mi się, że to u Was też jest właśnie taka kwestia, że jesteście przed jakimś ważnym wydarzeniem w swoim życiu, że coś niedługo zostanie zasiane, coś niedługo się narodzi, jakiś nowy pomysł, nowy związek, nowa, kreatywna myśl. I tutaj jest ważne, kochani, żeby faktycznie zadbać teraz o siebie, zadbać o swoją przestrzeń. I pozwolić sobie odpocząć, pozwolić pewnym rzeczom dojrzeć, nauczyć się pewnych rzeczy, poodpowiadać sobie na pytania, bo kochani, dla części z was właśnie tak to wygląda. Druga sytuacja, jaka mi, się tutaj, jaka mi tutaj wyszła na, na pierwszy plan, to właśnie problemy w małżeństwie. Może, kochani, chodzić o taką sytuację, w której jakaś kobieta zaingerowała w wasz związek. Był kochany kochanka, a nawet nie czuję, że to był kochany kochanka, co bardziej kochani, jakaś kwestia właśnie ingerencji, jakaś zazdrośnica, jakaś osoba, która mieszała. Które próbowałam ukraść męża, e, ukraść żonę, e, odebrać po prostu partnera, partnerkę. I wygląda na to, kochani, że mm, no właśnie tutaj pojawiły się jakieś problemy, tak? W waszym związku mogły się pojawić jakieś problemy. I mógłby się pojawić przede wszystkim problem z akceptacją siebie, moje drogie panie. Tutaj szczególnie do was to mówię. Yy, oczywiście, kochani, jeżeli słuchają mnie panowie, to tutaj bardziej w drugą stronę, że wasza kobieta w związku z tym, że jakaś kobitka się koło was kręciła, może mieć problem z akceptacją siebie i tutaj od was będzie zależało, jak to się dalej potoczy, moi drodzy panowie, bo musicie zawalczyć o swoją kobietę. Musicie pokazać jej, że dalej jest dla was atrakcyjna i że ją kochacie. Moje drogie panie, powiem tak. Wasz partner was kocha. Tutaj to nie jest kompletnie jakieś zakończenie związku. Bo widzę, że część z Was trochę się martwi tą sytuacją, że już nie jest na tyle atrakcyjna dla swojego partnera, dla swojej partnerki i że to już jest koniec tej relacji. Absolutnie nie, kochani, wręcz początek dopiero. I myślę, że tutaj w Wasze życie wkroczy naprawdę jakaś ważna osoba. To może być jakiś coach, to może być jakiś psycholog, to może być jakiś terapeuta, bo mamy tego arcykapłana i bardzo silnie czuję, że ta osoba pozwoli właśnie rozwiać te ciemne chmury na horyzoncie i pozwoli, żeby to słońce mogło wyjść ponownie w waszym związku, waszej relacji. Ewidentnie, kochani, jest tutaj energia poprawy relacji, dogadania się, pójścia właśnie we właściwą stronę i naprawy właśnie tej relacji. Macie szansę właśnie na powiększenie rodziny. Kochani, patrząc w tą stronę, czeka was bardzo dużo namiętności, być może właśnie powiększenie rodziny i stworzenie właśnie nowej relacji. Ale też, kochani, widzę tutaj ze strony panów przede wszystkim działanie w kierunku chęci naprawy tego wszystkiego, chęci pogodzenia się i tak jakby ponownego, ponownego rozwoju tego związku. Wygląda na to, że też macie szansę zacząć tak jakby nową zupełnie ścieżkę. Znowu poczujecie tą taką adrenalinę w związku, tą siłę akceptacji siebie nawzajem. Tylko, kochani, no to wszystko musi dojrzeć, tak? Z rycerzem Pentakli uzbrojcie się cierpliwość, bo czuję, że właśnie jakiś, jakiś nowy początek jest bardzo blisko. No i, kochani, przede wszystkim tutaj trzeba z... Ograniczyć kontakty z tą kobietą. Jeżeli ta kobieta dalej gdzieś jest, na przykład e, współpracujecie razem, to jest nie wiem, sąsiad, sąsiadka, e, jakiś przyjaciel, przyjaciółka. Tutaj tej osobie trzeba postawić wyraźne, wyraźne granice, kochani, bo mamy to imprisonment i to się tyczy ewidentnie tej kobiety, która tutaj oszukuje, manipuluje kłami i próbuje w jakiś sposób namieszać w waszym związku. Tutaj, kochani, razem musicie się o to postarać, żeby zablokować tą osobę, zablokować przepływ energii od tej osoby. Bo wówczas yy, to wszystko, że tak powiem, nabierze sensu i będziecie mieć taką swobodną rękę, żeby otworzyć się ponownie na siebie i zadbać o tą relację, zadbać, zadbać o ten związek. Yy, więc, kochani, dwa przekazy właśnie z tego, bardzo ważne yy, mówiące o tym, że. Sprawy idą, pomału idą w dobrą stronę, ale tak jak powiedziałam, musicie uzbroić się w cierpliwość. Czy to jest kwestia związku, czy kwestia jakichś pieniędzy i odzyskania tych pieniędzy? Ewidentnie, kochani, z dziesiątką pentakli, będzie tutaj sukces, będzie tutaj e, happy end z trwałą, szczęśliwą rodziną, ale też z jakimiś pieniędzmi, o które walczycie. Teraz jest czas, kochani, żeby, mam wrażenie, właśnie, żeby się zatrzymać, żeby zatrzymać i spojrzeć bardziej bardziej na siebie. E, tutaj mówię i do e, przede wszystkim do moich pani. Ale do Panów oczywiście również. Szczególnie jeśli właśnie ta sytuacja z, z finansami dotyczy Was, moi drodzy Panowie, także, że tutaj. Um jest jakiś problem. Mam wrażenie, kochani, że pewne rzeczy trzeba oddelegować komuś innemu. E, na przykład e, jeżeli chodzi o odzyskanie jakiejś sytuacji właśnie finansowej i tak dalej, są jakieś problemy finansowe, to tak jak mówię, tutaj niedługo ktoś wkroczy do Waszego życia, kto faktycznie przejmie pałeczkę i dzięki swoim kontaktom, dzięki swojej sile i wytrwałości e, i dobrej współpracy z Wami, uda się, może tak powiem, pokonać te trudności i odzyskać to, co należy do Was. I tutaj, kochani, tak jak mówię, Wy musicie usunąć troszeczkę w, 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 w tył, odpowiedzieć na pewne pytania, nie wiem, zeznać coś i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj pozwolić innym, żeby się zajęli tą sytuacją. To jest właśnie to, kochani. Tak jakby. Hmm, Mam wrażenie, kochani, że Wy musicie to po prostu um, wejść bardziej w tą żeńską energię i otworzyć się na jakieś otrzymywanie, otworzyć się na to, żeby ktoś o Was zawalczył, otworzyć się na to, żeby um, ktoś coś zrobił za Was, tak? Nie musicie cały czas robić, robić, robić działać, walczyć i tak dalej. Tutaj, kochani, jest trochę odwrotna sytuacja. Faktycznie e, trzeba oddelekować pewne sprawy innym i zająć się właśnie swoimi potrzebami. To jest tutaj niezwykle ważne. Dobry czas, żeby właśnie gdzieś pojechać do jakiegoś spa, e, odpocząć, Począć, wyspać się, zadbać o jakieś zabiegi pielęgnacyjne, żeby poczuć się znowu kobieco, poczuć się znowu pięknie. No i kochani, mam wrażenie, że. Tutaj jest kwestia, właśnie zaburzenia, też jakiejś pewności siebie u was, właśnie przez to. Więc skupienie się na swojej czakrze serca, no, właśnie tutaj, natura, zielone, tak, i to serce pozwoli wam połączyć się znowu ze swoją czakrą serca, dzięki czemu odzyskacie dostęp do siebie, do swojej kreatywności, do swojej seksualności, sensualności i myślę, że wraz z tym, kochani, naprawdę zobaczycie bardzo, bardzo duże zmiany w swoim, w swoim życiu. Sprawy idą do przodu, pomału, ale idą do przodu, więc tutaj, Naprawdę nie musicie się niczym martwić, i nie musicie się niczym stresować. Pewne odpowiedzi przyjdą e, i zauważycie zdecydowaną poprawę w poprawę waszej sytuacji. E, myślę, że w całkiem niedługim czasie tylko no, Rycerz Pentakli. Uzborecie się w cierpliwość, bo to, to idzie, ale no, mówię, idzie, idzie po malutku, tak? Mhm. Dokładnie. Jeszcze ten park mnie tutaj e, kusi. Park, park. Wiecie co? Bo tu jest właśnie kwestia jakiegoś spotkania w większym gronie. Spotkanie w większym gronie. Uh -huh. Tak myślę, kochani, że dla części z Was możesz szykować jeszcze jakiś wyjazd. Możesz się szykować jakiś wyjazd. Uh -huh. Park, park, park. Cały czas właśnie widzę ten park. Wiecie co, tak myślę kochani, że dla części z Was tutaj też właśnie przekaz jest od wyższego ja, że jeżeli pojawi się opcja, szczególnie tutaj mówię dla osób, które są w związkach i właśnie przechodzą jakiś trudniejszy czas, jeżeli pojawi się na horyzoncie jakaś opcja wyjazdu gdzieś, na szczególnie na jakąś większą imprezę, na jakieś spotkanie, festiwal, koncert, czy coś takiego i to będzie związane właśnie z wyjazdem gdzieś, że będziecie musieli gdzieś przenocować i tak dalej, myślę kochani, że to jest bardzo to dobry, e, dobry pomysł. Wykorzystajcie ten aspekt, bo dzięki temu, kochani, możecie jakoś tak... Tutaj widzę jakieś przełamanie lodów też u Was, dzięki temu wyjazdowi. Więc jeżeli w ostatnim czasie faktycznie gdzieś tam były jakieś problemy, czy właśnie finansowe, czy właśnie tutaj poprzez ingerencję jakiejś osoby, yy, które sprawiły, że oddaliście się od siebie, że zwątpiliście w siebie, że gdzieś tam oddaliliście się też fizycznie od siebie, myślę, kochani, że właśnie taki wyjazd naprawdę pomoże Wam przełamać pewne lody, bo znowu zobaczycie w sobie kochanków, znowu zobaczycie w sobie partnerów, znowu zobaczycie, kochani w sobie, że mm, że wam na sobie zależy. I właśnie tutaj jest właśnie ten moment, gdzie jakieś słońce wyjdzie za tych chmur i gdzie naprawdę będziecie mogli. Mm, no otworzyć ponownie swoje serca na siebie. Więc bądźcie otwarci na te wyjazdy, bądźcie otwarci właśnie na eksplorowanie jakichś takich nowych terenów, bo czuję, że właśnie to jest to, co też doprowadzi Wasz związek do wzrostu i, e, i, pójścia, i pójścia naprzód. Mhm. Tak jest. Może gdzieś blisko właśnie natury też. Mhm. No pasja, namiętność, odzyskanie pasji, namiętności w związku zdecydowanie. Jest. Ale przede wszystkim, kochani, praca nad sobą, praca, praca nad e, akceptacją samej siebie, samego siebie, to będzie tutaj ważne dla Was. Na tym, kochani, musicie pracować, tego nie przeskoczycie, bo tutaj nie jest kwestia, że ktoś was dopieści yy, i na zasadzie powie wam, że jesteście jakieś piękne, cudowne, magiczne i tak dalej, i tak dalej, mądre, zaradne i tak dalej, i wtedy jest super, a nie daj Boże, pojawi się jakieś słowo krytyki i od razu przejdzie wam w drugą stronę, tak? Że och, to pewnie jestem już do bani i w ogóle. Tutaj, kochani, wszystko zaczyna się od was, od waszego wnętrza. Więc praca z czakrą serca, medytacja z czakrą serca, szczególnie gdzieś na łoń natury, wśród zieleni, będzie tutaj niezwykle ważna, żeby odzyskać. Swoje piękno wewnętrzne, żeby odzyskać połączenie właśnie z samym sobą, żeby odzyskać tą akceptację samego siebie. To jest tutaj też niezwykle ważne, bo tutaj może być właśnie ta kwestia, że kurde, nie wiem, jakoś tak czuję, że właśnie tu jakaś kobieta coś namieszała. Jeżeli nawet nie jest, te, nie jest to um, osoba, która próbowała wam w jakiś sposób, nie wiem, namieszać, odbić męża, odbić żonę, może być po prostu tutaj jakaś kobieta, o którą wy jesteście zazdrosne um, albo zazdrośni w jakiś sposób um, i przez to jest tutaj jakaś zaburzona wiara w siebie i takie patrzenie na siebie. Pod względem estetyki, pod względem piękna i tak dalej. Mhm. No. Tak jest. Patrzę, czy coś jeszcze, kochani, ale to jest chyba wszystko z tego rozkładu. Zobaczmy sobie jeszcze takie, taką ostateczną radę dla Was tutaj na, na sam koniec. Wybierzemy sobie trzy karty od Tarota. I chyba kończymy, kochani, bo to jest taki przekaz bardzo, bardzo wyraźny y, dla Was tutaj. Zobaczmy. No, rycerz Buław, ósemka mieczy no i koło fortuny, widzicie, to jest dodatkowe potwierdzenie, że idziecie w kierunku dobrej zmiany, że niedługo coś ruszy wyruszycie, pasja, namiętność wisi w powietrzu, e, ruch działanie, wyjdziecie ze swojej głowy, zobaczycie sprawy takimi jakimi są e, wyjdziecie z jakiegoś potrzasku, z jakiejś trudnej energii, odzyskacie swój wigor, namiętność, no i koło fortuny, kochani, idzie wszystko w dobrą stronę, idzie zmiana, która naprawdę spowoduje większą stabilizację w waszych związkach, e, odzyskanie też jakiegoś statusu materialnego, finansowego Myślę, że tutaj takie bliskie połączenie też między Wami a partnerem. Partner może zacznie się bardziej angażować, właśnie, w związek, ale zdecydowanie, kochani, e, idzie do Was dobra zmiana i wszechświat jest po Waszej stronie, wspiera Was całym sercem, żeby tutaj pewne trudności, pewne problemy zostały pokonane, żebyście dostrzegli prawdę w tej sytuacji i żebyście mogli otworzyć się na właśnie jakiś nowy rozdział, który, który do Was idzie. Pięknie, kochani, piękne czytanie. <laughs> Dziękuję Wam z całego serca, mojej jedyneczki. Powodzenia, życzę wszystkiego, co najlepsze. No i, kochani, lecę do grupy numer dwa. Lecę do grupy numer dwa. Bierzemy łyczka wody. O, taki krótki był ten przekaz. Spodziewałam się czegoś dłuższego, wiecie? No ale zobaczymy w innych grupach, jak pójdzie. <laughs> wiecie, że ja lubię gadać, a tutaj jakoś tak krótko, zwięźle i na temat. No, ale dobra. Witam Was serdecznie, grupa numer 2, jeżeli wybrałeś się tarot of mystical moments i nasz piękny kryształ górski, naszą gałotkę kryształu, no to to jest Wasze czytanie z cyklu Przekaz od Wyższego Ja. Co chcę Ci przekazać? Co musisz teraz usłyszeć? Karty tarota na razie odkładam, zajmiemy się najpierw kartami wyroczni. Najpierw te mniejsze odkładam, zaczniemy od tych większych. Pierwsza karta to Here and Now, Tu i Teraz, mhm. karta numer 32. Następna karta to strażniczka zwierciadła. Poświęć czas na refleksję. Mhm. Karta numer 3. U, rozkwit. Rozwiń skrzydła i wznieś się wysoko. Podziel się swoim przesłaniem i świeć swoim światłem. Pokaż światu, ile jesteś wart. Pięknie. Ok, i zobaczmy tutaj najpierw Lenormanda. Zobaczmy. U, siedem wąż. Uhum. Kolejna karta to. A, 29. Kobieta. I 33. Klucz. Dobra, dobra. I ostatnie to. Mm, great fortune. Dobra, fortuna. Karta numer 26. Karta numer 16. Toc, myśli. I karta numer 33. Zmartwienia. Concern. 33, 33. Nieźle. Mhm. Dobra, kochani, bierzemy tarocika który jest już przetasowany, oczywiście. Ja go tylko przełożę. I zapomniałam, że on jest taki duży, więc troszeczkę przesunę karty, żeby się zrobiło miejsce. Ale tak, tarot w Mystical Moments jest troszeczkę większy. Dobra, widać wszystko, widać wszystko. Dobra, karty przetasowane, bierzemy po kolei. Król Pentakli, Rycerz Kielichów, Rydwan. Król Buław, dwójka Buław, siódemka Buław, arcykapłanka, rycerz mieczy i paśmieczy. Ok, dobra. I na spodzie mamy czwórkę Buław. Dobra, tam mogę jednak przesunąć troszeczkę. I lecimy. Kochani, pierwsze co mi się tutaj rzuciło w oczy, że macie przy sobie jakąś zawisną kobietę. Albo może pojawić się przy Was jakaś zawisna kobieta. Może ubrana w czerwieni, nie wiem. E, blondynka, możliwe, tak. Ale kochani, ewidentnie jest to jakiś wąż w kobiecej skórze. Ale tutaj od razu Wam mówię, że nie martwcie się. Myślę, że szybko przejrzycie tą osobę, przejrzycie na oczy i będzie znalezione rozwiązanie na tą osobę. E, z drugiej strony, kochani, ja widzę też tutaj jakieś zmartwienia dotyczące jakiegoś majątku, jakiś Finansów, jak zyskać jakieś pieniądze, jak zdobyć jakieś pieniądze. Dużo, kochani, o tym myślicie i dużo się tym zamartwicie, a myślę, że, kochani, niepotrzebnie. Wasze Wyższe Ja ewidentnie Wam mówi, kochani, że czas być tu i teraz. Przestań myśleć przeszło o przeszłości, przestań za bardzo siedzieć w przyszłości, tylko być tu i teraz. Poświęć czas na refleksję. To jest czas, żeby naprawdę zastanowić się nad tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co kochamy robić. Też Ważne jest, kochani, tutaj właśnie, bo mamy strażniczkę zwierciadła. Prawo zwierciadła też mówi, że przyciągamy to, czym jesteśmy, albo często to. Co jest wyparte w nas. I tak teraz patrzę na tą właśnie fałszywą kobietę, albo taką kobietę, której faktycznie tutaj nie można ufać, albo coś jest z nią nie tak. Może jakaś fałszywa przyjaciółka, fałszywy przyjaciel, fałszywy kochany, kochanka. E, myślę, kochani, że warto przyjrzeć się też takim sytuacjom, bo one też mogą e, pokazać nam ewentualnie, nad czym warto jeszcze u nas popracować, tak? Może nad zaufaniem, może nad akceptacją samego siebie, może nad granicami, kochani, bo widzę z tą siódemką byłam, że u was granice też są jak najbardziej potrzebne, żeby je wzmocnić. Bądź co bądź, kochani, patrząc na innych, na ludzi, których przyciągacie, możecie znaleźć klucz do samego siebie. Klucz do swoich potrzeb, do swoich zachowań, do tak jakby odkrycia też samego siebie. To jest tutaj też ważne, żeby właśnie przyjrzeć się takim sytuacjom. Kochani, wasze wyszy ja ewidentnie chcę Wam powiedzieć, że nie poczuli się martwicie różnymi rzeczami, szczególnie przyszłością, bo idzie do Was jakaś nowa możliwość, idzie do Was zmiana, idzie do Was Ewidentnie jakiś rozkwit, tak? Rozkwit was, rozkwit właśnie, szczególnie na poziomie e, czuję, właśnie zawodowym. Myślę, moi drodzy, że dla części z was pojawi się tutaj albo jakaś oferta z tym rycerzem kielichów, oferta być może jakiegoś wyjazdu, podróży przeprowadzki, która będzie dla was bardzo korzystna finansowo. Dla części z was, jeżeli do tej pory na przykład zastanawiacie się, co chcecie w życiu robić, bo na przykład nie wiecie, nie znacie swojego celu, ciężko wam jest w ogóle pomyśleć, co lubicie robić, w, w czym byście czuli się dobrze, to tutaj kochani z rycerzem kielichów ewidentnie jest dla mnie informacja, że odnajdziecie coś, co kochacie w życiu robić i ym, to będzie niczym taka iluminacja czuję, to będzie niczym trochę tak jakby nagłe szy, szybsze bicie z serca, tak jakby spojrzycie kochani w swoje lustro i nagle wiecie żaróweczka Wam się nad głową zapali i stwierdzicie tak, to jest to, to jest to co chcę w życiu robić, to jest to czym chcę się zająć i kochani sprawy mogą się potoczyć naprawdę bardzo szybko, kiedy już odkryjecie co to jest i spodziewajcie się tego w niedługim czasie, myślę kochani, że skoro tu się pojawił Rydwan, to sprawy potoczą się bardzo szybko i w niedługim czasie właśnie pewne odpowiedzi, pewne, pewne ważne informacje, bo propozycje, kochani, do Was przyjdą. Jeśli chodzi właśnie o te sprawy finansowe i rozwiną się bardzo dobrze, bo Rydwan, jakby nie patrzeć, jest zwiastunem pokonania trudności, pokonania różnych problemów i ruszenia... Ruszenia naprzód. E, kochani, patrząc na tego króla buław, dwójkę buław i siódemkę buław, trochę kojarzy mi się ta sytuacja z, z tą kobietą. Bo mamy tego króla buław, który też jest ubrany bardzo mocno w czerwieni. E, więc ta czerwień jest tutaj, nie wiem, charakterystyczna w jakiś sposób. Może ta osoba lubi chodzić na czerwono. Może ma wiecznie czerwoną szminkę, czerwony paznokcie, jakiś czerwony element w ubiorze. Może jeździ czerwonym samochodem, czy cokolwiek. Mam wrażenie, że ta czerwień tutaj właśnie jest w jakiś sposób dla Was ostrzegawcza i będzie ostrzegawcza. Albo po prostu to jest taki. Kolor mówiący, że tutaj ewidentnie jest jakaś czerwona flaga. Dla części z Was jest to osoba, która już jest w Waszym towarzystwie. Szczególnie tak czuję, bo mówię: ta kobieta jest taka bardzo mocno sensualna, więc to może być ktoś, z kim jesteście w relacji, z kim jesteście w związku albo z kim romansujecie, flirtujecie. Um, ale kochani, to równie dobrze może być właśnie przyjaciel, przyjaciółka, ktoś znajomy i tak dalej. Wygląda na to, że tutaj musicie postawić wyraźniejsze granice tej osobie. Um, może ta osoba mieć na Was jakiś, no właśnie niedobry wpływ. I tutaj, kochani, jest wszystko kwestią Waszej decyzji. Czy pozwalicie dalej, żeby wami manipulowała, oczarowywała was? Um, tak jakby. Nie wiem, właśnie kusiła do czegoś. Tutaj ten wąż mi się też tak kojarzy z kuszeniem, więc to może być dosyć taka toksyczna relacja. Dla części z Was, kochani, ta osoba dopiero się pojawi w Waszym życiu i tu jest ostrzeżenie, żeby właśnie blokować się na tą relację i um, postawić wyraźniejsze granice, ale kochani, dla części z Was ta osoba już jest w Waszym życiu i tu jest, mówię, ewidentna informacja, że trzeba postawić tej osobie jakieś granice. Trzeba zadbać o swoją przestrzeń, nie pozwolić jej dłużej manipulować Wami. Świat stoi przed Wami. Otworem, kochani, i tutaj też jakaś nowa ścieżka się dla Was odkrywa ścieżka rozwoju, ścieżka edukacji. Myślę, kochani, że właśnie dla części z Was, jeżeli jest coś, do czego Wasze serce mocniej bije albo zabije, to część z Was zdecyduje się też bardzo mocno właśnie na jakąś edukację, na rozwój, na jakiś warsztat, na jakiś kurs, szkolenie. I to będzie taki kluczowy moment, w którym myślę, że właśnie wasze, te takie zmartwienia dotyczące Waszej przyszłości się ostatecznie rozwieją. Bo tu jest bardzo mocno energia edukacji i rozwoju. Szczególnie w kwestii takiej duchowej, ale również w kwestii intelektualnej. Zarówno rycerz mieczy, jak i paść mieczy są energią rozwoju. Są, są energią e, wymiany informacji. I na poziomie intuicyjnym ja czuję, że wy poczujecie po prostu, że to jest właściwy moment, że to jest właściwy czas, że to jest właściwa przestrzeń i że to jest właściwe coś, w co chcecie wejść. Więc spodziewajcie się jakiejś iluminacji, spodziewajcie się jakiejś wiadomości albo spodziewajcie się nie wiem jakiegoś szybszego bicia serca na temat czegoś. To nie jest osoba, kochani, broń że to nie jest osoba. To chodzi o albo wykonywanie jakiegoś zawodu, albo jakieś zainteresowanie. Które poczujecie całym sobą, że to jest to, co byście chcieli w życiu robić. Myślę, kochani, że to też jest taka informacja, bo tu ponownie pojawia nam się ta czerwień, że odnośnie pewnej osoby, tak jakby spojrzycie tutaj za kotarę. Może być tak, kochani, że wasza intuicja wam podpowiada coś na temat tej osoby, albo będzie podpowiadać na temat tej osoby. To tu jest ważne, kochani, żeby faktycznie zgłębić ten temat, zagłębić się w ten temat, żeby właśnie tak jakby wymazać te chmury, które przysłaniają wam pełen obraz sytuacji, i żeby poznać prawdę dotyczącą pewnych osób, które są waszym, waszej przestrzeni. Szczególnie właśnie mówię, tutaj ta jedna osoba, szczególnie właśnie jakaś żeńska energia, kobieta, ale ponieważ pojawił nam się król była, więc to też może być mężczyzna. Król była też bardzo mocno taka seksualna energia, więc to może być ktoś, kto flirtuje z wami, kto was podrywa, kto próbuje was uwieźć w jakiś sposób, może ta osoba jest w związku małżeńskim. A tutaj próbuję flirtować z wami. Także tutaj, kochani, ewidentnie jakaś prawda na temat tej osoby wyjdzie na jaw, ale też tu jest ważne, żeby słuchać swojej intuicji i podążać za tą intuicją w kierunku prawdy. Postawcie komuś granice, a sprawy potoczą się naprawdę szybko, dobrze i dla was najlepiej. Ale tak jak powiedziałam, dla części z Was szykuje się też wasz rozkwit na poziomie edukacji, rozwoju i pewnych wiadomości. Powiem Wam tak, kochani, dla części z Was tutaj z tą arcykapłanką, rycerzem mieczy i paziem mieczy, mogą się też uaktywnić u Was jakieś zdolności intuicyjne. Bardzo mocno to czuję, które będziecie chcieli zagłębić. I to jest, kochani, też taka właśnie. Dodatkowe informacje dla części z Was, że mogą pojawić się właśnie jakieś zdolności i nie będziecie wiedzieli do końca, jak się za to zabrać. E, tym będziecie się martwić, czy, 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 czy w jakiś sposób, nie wiem, stresować, ale kochani, tutaj też słuchajcie dalej tej intuicji, nie ignorujcie jej, ponieważ dzięki niej będziecie mogli znaleźć informacje, które pociągną Was dalej. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest zrozumiałe. Tutaj chodzi o to, żeby zamiast blokować tą intuicję, to ją po prostu otworzyć na nią, o te wiadomości. Jedno jest pewne, kochani, z czwórką była w spodzie, jest tutaj szansa na jakąś stabilizację, na sukces, na świętowanie. E, Król mieczy paść buław. Tak jest, otwiera się dla Was jakaś nowa przestrzeń. Myślę kochani, że z tym królem mieczy, przede wszystkim właśnie postawienie jakichś granic, odcięcie pewnych osób od siebie, ale też takie konkretne zdecydowanie, że chce pójść jakąś nową ścieżką, chcę zaryzykować w jakiejś kwestii, przyniesie Wam bardzo wiele słońca, wiele radości. Bo to jest coś nowego, zasianego, co przyniesie Wam właśnie, mówię, dużo stabilizacji. Część z Was może się przeprowadzać do nowego domu, część z Was może przeprowadzać się do nowej przestrzeni, ale jedno jest pewne, kochani. Właśnie na wiosnę rozkwitacie. Ewidentnie tu jest energia rozkwitu. I pójścia naprzód, pokonanie jakiejś trudności, wyjścia z klatki, znalezienie rozwiązań. Ale z drugiej strony, oczywiście postawienie też wyraźnych granic innym, którzy notorycznie przekraczają te nasze granice. Tak. No i właśnie to bądźcie tu i teraz. Mhm. Bądźcie tu i teraz. To jest ważne na tą chwilę, kochani, żeby nie martwić się przyszłością, nie stresować się przyszłością, nie zamartwiać się jakimiś decyzjami, które jeszcze kompletnie nie mają miejsca, e, tylko naprawdę skupić się na tym, co jest tu i teraz. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co mnie otacza? Dlaczego mnie otacza to, a nie coś innego? Poświęćcie czas na kontemplację. Poświęćcie czas na kontakt e, ze swoim właśnie wyższym ja. E, medytacja, e, połączenie z naturą będzie tutaj naprawdę niezwykle ważne, żeby od Pewne odpowiedzi i żeby znaleźć właściwą właściwą drogę. Ale z dwójką buław, kochani, ewidentnie jesteście obecnie, tak jakby na takim rozdrożu, wiecie? Nawet tutaj właśnie jest takie rozdroże. Dwójka buław to jest rozdroże przeszłość, przyszłość. A tu jest o to chodzi, by nie patrzeć w przeszłość, nie patrzeć za daleko w przyszłość, tylko być tu i teraz, skupić się na chwili obecnej. A odpowiedzi przyjdą same i rozwiązania również przyjdą same. Nie musicie się przed tym bronić, kochani. Wystarczy otworzyć swoją głowę, swoje serce na wiadomości, które już do Was. Spłyną. Ja bardzo mocno czuję, że Wy już otrzymujecie pewne ważne intuicyjne wiadomości, ale trochę je ignorujecie. Trochę tak, jakby szczególnie dotyczące tej osoby. Myślę, kochani, że tutaj może być jakieś połączenie bardzo mocno seksualne, jakieś bardzo mocno przyciąganie takie na poziomie um, intymnym z tą osobą. Jeżeli nie, to będzie, kochani, bo od razu mówię, że za części z Was to jest przyszłość i ta osoba dopiero się pojawi w Waszym życiu. I to jest ważne, że tak, jakby, żeby troszeczkę. Zignorować to, co fizyczne, a skupić się jednak właśnie naprawdę na, na tych intuicyjnych przekazach, bo to co fizyczne może być po prostu zwykłym kuszeniem, tak? Może być um, czymś fałszywym, więc e, tutaj ważne jest, kochani, żeby, żeby skupić się naprawdę, tak? Skupić się naprawdę. Mhm. Tak jest, słoneczka moje. Patrzę co jeszcze. Patrzę co jeszcze. No, odblokujcie się na wszelkiego rodzaju wiadomości, tak, informacje i szanse na rozwój, tak, szanse na rozwój edukacji jak najbardziej. Mhm. Uh -huh. No. Tak jest. <ścoughs> Dwójeczki, to by było na tyle. Również krótki przekaz. Mówię, jakoś po tych przekazach spodziewam się czegoś dłuższego, ale to są bardzo konkretne przekazy i nawet nie widzę tutaj czegoś więcej. To jest po prostu krótko na temat. Uważać na jakąś taką proseksualną osobę albo na jakieś flirty z kimś, kto jest toksyczny i ewidentnie znalezienie rozwiązania, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o pewne odpowiedzi, Edukacje, które poprowadzą was dalej głębiej, po więcej. To jest to, kochani, co idzie w waszą stronę. I bądź, by, by, bycie tu i teraz, nie żałowanie jakichś spraw, nie grzebanie w przyszłości, ale też nie zamartwianie się o przyszłość. Bądźcie tu i teraz, delektujcie się tym, co jest, spójrzcie w lustro. Zastanówcie się, kim jesteście, dokąd zmierzacie i otwórzcie się na wiadomości z góry. To jest, kochani, klucz, klucz tego czytania, bo Wasze ja bezpośrednio do Was przemawia na co dzień. Tylko trzeba zacząć je słuchać. Tak jest. Wszystkiego co najlepsze, dwójeczki. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Powodzenia życzę, życzę wszystkiego co najlepsze. No i lecę dalej. Lecimy do trójeczek. Idziemy z grupą 3. Was serdecznie. grupę numer 3. Jeżeli wybraliście talię The Dark Mansion Tarot i nasz piękny, błyszczący labradoryt, no to kochani, to jest wasze czytanie z cyklu przekaz od wyższego ja. Co chcę Ci przekazać? Tarot to najpierw odkładamy, zaczniemy od kart wyroczni. Kochani, wy macie jakiś bonus mega. Nie wiem, jakie układy macie na górze ze swoim wyższym ja, ale e, karty z talii e, Wisdom of the Oracle wyskoczyły Wam 3. I miałam je odłożyć i przytasować jeszcze raz, ale usłyszałam stop, więc. Wzięłam wszystkie trzy. Tak, mówię. Jakieś macie specjalne względy, nie wiem o co chodzi. Dobra, zobaczmy. Deep Knowing, karta numer 43, czyli taka głęboka wiedza, głębokie rozumienie. Następnie mamy a, Go To Distance, tutaj jakieś zakończenie, 47 karta. I Message In The battle. karta numer 15, wiadomość w butelce. Nie wiem, jak to ułożyć. Czekajcie, może jakoś tak o sobie ułożę, żebyście Wy w miarę widzieli i żebym ja widziała te karty. Okej, okay, tak chyba będzie dobrze. <grytanie> no, za dużo Wam wyszło, hello. Dobra, kolejna karta to a duchowy lis. Ufaj swoim talentom w czasach zmian. Mhm. Już rozumiem, co tu się trochę dzieje. I ostatnia karta, delikatność. Bądź dobry dla siebie i innych. Uszanuj swoją delikatność. Mów słowami miłości. Pięknie. Dobra, chyba tak będzie ok. Jakoś tam się pomieścimy. Ok, zobaczmy dalej karty. Najpierw Le Normanda. Coż tu mamy? A, mamy Miotłę i Bicz, karta numer 11. Następnie mamy kotwicę. karta numer 35. To już jest lepiej. I co? Kompas, karta numer 16. Dobrze, dobrze, dobrze. I skipera mamy... Judication, karta numer 30, high honor, wysokie honory, karta numer 25 i 17, gift, prezent. Fajnie. Dobrze, 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 dobrze. I okej, okay, robimy jeszcze tarociczka na koniec. Robimy, jak zapowiedziałam, jakbym co najmniej produkowała tą talię. Ok, lecimy 9 kart, losujemy. Trójka kielichów, dobrze. Są dostateczne. Czwórka Pentakli, mhm. rycerz kielichów, czwórka Buław, król kielichów, ósemka kielichów, świat i arcykapłanka. Wow. Mocne karty i na spodzie umiarkowanie. Wow. Kochani, przede wszystkim ja czuję bardzo mocno kontakt z wyższym ja. Jestem z grupą, no mówię, że mieliście układy na górze, górze i to ewidentnie widać. I macie bardzo mocne połączenie ze swoim wyższym ja, ze swoimi przodkami, ze swoimi przewodnikami i to bardzo mocno widać, bo i wyszedł Wam Duchowy Lis, i Deep Knowing Wam wyszło, i Arcykapłanka, i Umiarkowanie. To są karty, które ewidentnie dla mnie są zwiastunem, że macie bardzo intuicję zdolności, macie bardzo mocno rozwiniętą, yy, otw otwartą nawet bym powiedziała, otwartą bardziej czakrę korony, czakrę y, trzeciego oka, <coughs> jeżeli nie kochani, to niedługo się to bardzo mocno u Was aktywuje i będzie istotne w Waszym, w waszym życiu, zdecydowanie tak. <coughs> Kochani, wygląda na to, że dla części z Was coś się kończy i coś nowego zacznie w najbliższym czasie. Jesteście w takim przełomowym momencie swojego życia, i, kochani, część z Was przechodzi teraz z takie momenty dosyć trudne, bym powiedziała. Myślę, kochani, że część z Was trochę broni się przed tymi zmianami, ale to jest ważne, żeby faktycznie zaufać swojemu wyższemu ja, zaufać górze, bo to, co idzie do Was, kochani, jest naprawdę niesamowite. To jest kierunek właściwy, to jest prezent od losu, to jest poczucie bezpieczeństwa, spokoju, miłości. Idą do Was naprawdę bardzo dobre rzeczy, także grupa numer trzy, jesteście mega szczęśliwą grupą, od razu Wam mówię, bo to jest, czuję, zmiana na bardzo szerokim poziomie, bardzo szerokim poziomie. Przede wszystkim, kochani... Um... Wygląda mi na to, że czeka was zakończenie jakiejś sytuacji i odejście od czegoś. Dla części z was mogą to być przyjaźnie, ale dla części z was bardzo jakoś tak mocno czuję, że to może być kwestia zawodowa. Że część z was jest gotowa zakończyć współpracę z osobami, które wam nie służą, jest gotowa zakończyć jakąś sytuację w pracy, której nie czujecie się dobrze i to jest zakończenie cyklu, który pozwoli wam, żeby otworzyć się na zupełnie coś nowego. Część z was może zająć się jakimiś historycznymi sprawami, część z Was może zająć się kontaktem z innymi osobami, może jakimś wsparciem duchowym, emocjonalnym czy coś w tym stylu, psychoterapia, coaching, tego typu rzeczy i myślę, że to jest dla Was bardzo, bardzo dobry kierunek moje drogie trujeczki. Z drugiej strony kochani, widzę, że część z Was może się też zamartwiać jakimś zakończeniem sytuacji, może część z Was walczy sądownie o coś, jakieś urzędowe sprawy będą do załatwienia ale kochani, tutaj sprawy pójdą naprawdę do przodu, myślę, że Lepiej niż Wam się wydaje, spodziewajcie się jakichś pozytywnych wiadomości podczas ukończenia tej sytuacji. Tak jak mówię, część z Was chce coś zakończyć. Czy to jest rozwód, czy to jest właśnie zakończenie jakiejś współpracy, czy to jest zakończenie jakiejś przyjaźni. I myślę, kochani, że nie wiem czemu jakoś tak czuję, że to wywołuje Was taką złość, agresję, trudne emocje, sami być może właśnie się tutaj biczujecie ze względu na to, że tutaj coś zaczęliście, nie kończycie, że coś Wam nie wyszło, że coś nie idzie, że to jest Wasza wina, nie wiem, jakoś tak czuję właśnie taką złość trochę wobec siebie, nie czuję kochani z tym biczem i z tą miotłą, że to jest coś zewnętrznego, bardziej czuję kochani, że to jest kwestia jakaś wewnętrzna, że sami siebie biczujecie za jakieś podjęte decyzje w przeszłości, a tymczasem kochani, tutaj nie ma co się biczować, bo to była część Właśnie macie być delikatni dla siebie, bądźcie dobrzy dla siebie, uszanujcie tu siebie, tak? Mówcie do siebie słowami miłości. Nie agresji, nie złości. To jest, kochani, ważne, żeby podejść z taką ogromną miłością do samego siebie i akceptacją, że pewne decyzje na naszym, na pewnym etapie były najlepsze, jakie mogliście podjąć. I to było ważne dla waszego wzrostu. To było ważne, żeby coś przepracować, żeby się czegoś nauczyć, żeby być może otworzyć swoją intuicję i żeby otworzyć się na jakieś zdolności inne. Także, kochani, niczym się tutaj nie stresujcie, bo wszystko idzie ku zakończeniu. I mówię, to zakończenie, tak jakby z jednej strony okaże się łatwiejsze niż myślicie: że tutaj będzie jakiś bonus dzięki temu, jakaś dobra informacja, jakaś dobra wiadomość, polubowne rozstanie, albo dostaniecie jakiś. Um, jakieś wynagrodzenie jeszcze na koniec, czy tam jak to się mówi, nie wiem, wiecie, to, to jakieś pieniądze, czy, 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 czy coś fajnego, także tutaj, kochani, to się zakończy naprawdę lepiej niż myślicie. Myślę, że, kochani, odejdziecie właśnie w takich wysokich honorach, ale też droga, w którą zmierzacie, przyniesie Wam honory, przyniesie Wam, ym, przyniesie wam jakąś taką dostrzeżenie przez innych i będzie jakimś swoistym prezentem. Myślę, kochani, że idziecie w kierunku naprawdę bardzo dobrej fortuny, cokolwiek zaczniecie robić. Ym, tak, prezent. Tutaj, kochani, czeka Was swoisty też prezent od losu za to, że idziecie w kierunku tego, co jest dla Was ważne, że jednak słuchacie intuicji i faktycznie rozstajecie się z tym, co, co nie służy, co w jakiś sposób Was tutaj blokuje. Ewidentnie, kochani, tak, część z Was zostaje, yy, chce zostać właśnie w jakimś związku, w jakiejś pracy, w jakimś miejscu ze względu na przyjaźnie, ze względu na znajomości, ze względu na dzieci, ze względu na innych, towarzystwo. I, kochani, to Was blokuje. Tymczasem trzeba tutaj wyjść poza jakąś strefę komfortu i faktycznie kochani uwolnić się od tego co Was tak przyciąża, bo macie szansę naprawdę wzrosnąć bardzo wysoko i wejść tak jakby czuje na ścieżkę swojej duszy bo i kotwica i kompas są pięknymi kartami, kotwica jest kartą stabilizacji, odzyskania nadziei jest kartą bezpieczeństwa również takiego finansowego, ale na poziomie duchowym również i kompas jest kwestią znalezienia swojej drogi, więc myślę, że Wasze wyższe ja przemawia do Was w taki sposób mówiąc Wam, że przed Wami Wasza ścieżka duszy, że wkraczacie na właściwą ścieżkę, która jest Wam przeznaczona i na której macie być. E, to jest bardzo intuicyjne, co ja tu czuję, kochani. Możecie otrzymywać jakieś ważne właśnie znaki, wiadomości, e, informacje od wszechświata, od innych osób, synchronizacje, powtarzające się piosenki i to wszystko będzie Wam, kochani, mówić, że wkraczacie na właściwą ścieżkę, że jesteście na właściwej drodze po to, żeby odkryć siebie i odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie, swoje powołanie. I to jest to, kochani, więc... E, tu się szykuje, właśnie mówię. Odnalezienie siebie je ja bardzo mocno czuję i bardzo mocne połączenie ze swoim właśnie wyższym ja. Eee, tak. No, odkrycie też jakichś zdolności, kochani, intuicyjnych. Myślę, że, moi drodzy, no właśnie, ufaj swoim talentom. Myślę, kochani, że u was mogą zacząć pojawiać się jakieś dziwne rzeczy, które mogą być początkowo niezidentyfikowane. Myślę, że trafiłam na grupę trochę taką mistyczną, szamanizm, taką szamańską, o tak bym powiedziała, ze względu właśnie na te wszystkie takie karty mówiące o, o duchowości, o, o tej głębokiej wiedzy. Myślę, kochani, że zaczną pojawiać się jakieś dziwne rzeczy w Waszym życiu zaczniecie coś słyszeć, zaczniecie coś widzieć, zaczniecie coś czuć i nie do końca będziecie ufać sobie i że to się dzieje naprawdę. I właśnie o tym mówi duchowy lis. Zaufaj swoim talentom, zaufaj temu, że to, co się dzieje, jest faktycznie realne, jest faktycznie prawdziwe i dzieje się w rzeczywistości i prowadzi Cię właśnie do odzyskania siebie, odzyskania cząstek swojej duszy i wejścia na właściwy, na właściwy tor, na właściwą drogę, kochani. Więc wygląda na to, że jesteście prowadzeni naprawdę we właściwym kierunku. Ale tu jest też kwestia, kochani, że najpierw Najpierw musicie coś zakończyć, więc jeżeli macie czegoś dość, jesteście zmęczeni jakąś sytuacją, wypalacie się w pracy, wypalacie się w jakiejś relacji, czy to małżeńskiej, związkowej, czy przyjacielskiej, czy rodzinnej, czas kochani to zakończyć, czas po prostu się od tego uwolnić i zrobić przestrzeń na zupełnie coś nowego, bo czekają na was niesamowite prezenty od losu, które niedługo wkroczą wasze życie, ale najpierw, tak jak powiedziałam, musicie się od czegoś uwolnić i zrobić miejsce na te prezenty, zrobić miejsce na tą przestrzeń. Kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, szczególnie nie dla moich singli, myślę, że chcecie to usłyszeć. Idzie do Was jakaś romantyczna miłość, idzie do Was miłość, która zostanie z Wami na dłużej, bo tutaj ewidentnie jest energia małżeństwa, energia prawdziwej miłości. To jest Wam przeznaczone. Z tym umiarkowaniem myślę, kochani, że jest to energia mówiąca, że to już dłuższy czas gdzieś tam. Mm, dojrzewało, dojrzewało w was, dojrzewało u was i w końcu jest gotowe, jest gotowe, żeby przyjść do was. Także to może być taka miłość z przeznaczenia, bardzo głęboko intuicyjna. Więc tutaj czas się otworzyć na tą miłość i poczuć ją całym sercem, bo tak jak mówię, to może być coś, ktoś z kim zwiążecie swoją przyszłość, z kim zbudujecie właśnie rodzinę, z kim ruszycie szybko do przodu. Także kochani, tu może być stała relacja na horyzoncie. Miłość z przeznaczeniem to może być ten prezent od losu dla części z Was w formie właśnie miłości na całe życie, w formie mm, takiego związku, związku na całe życie. Więc, kochani, naprawdę piękny przekaz. Wygląda na to, że u Was najważniejsze jest, żeby. Być bardziej delikatnym dla siebie, przestać się katować, przestać się złościć na siebie, e, zapanować nad swoimi emocjami, zaufać sobie i swoim intuicyjnym przekazom i zdolnościom, otworzyć się na wiadomości płynące ze wszechświata, zakończyć coś, co nie jest dla was. Po to, żeby zrobić miejsce na nowe, na cuda, otworzyć się na intuicyjne przykazy, otworzyć się na potencjalnie nową miłość, otworzyć się na wskazówki, które poprowadzą Was we właściwym kierunku. Może szykować się, kochani, też jakaś podróż za, granicze, za granicę dla części z Was, podróż. Ym... Która gdzieś tam powiedzie was w jakieś tajemnicze rejony. Tutaj ten kompas też o tym mówi, i część z was może chcieć zasiąść na stałe właśnie w tamtym miejscu. Może to będzie podróż rekreacyjna, w miejsce, gdzie zawsze chcieliście być, zawsze chcieliście, nie wiem, podążać właśnie w, w tamtym kierunku, zawsze chcieliście gdzieś tam podróżować, tak jak ja mi się, Norwegia cały czas ta marzy, nie, ale kiedyś tam pojadę, oczywiście, że tak. To kochani, ta podróż może zmienić też, odmienić wasze, wasze życie. I to może być miejsce, w którym będziecie chcieli osiąść na stałe. Więc. Dla części z Was, jak najbardziej, taka podróż jest na horyzoncie. No, jest możliwa, jest możliwa, oczywiście, że tak. Pięknie. Bardzo ważne rzeczy tutaj do Was idą, kochani. Bardzo ważne rzeczy. No. Dziesiątka Pentakli. Powiem Wam tak, że tutaj też, jeśli pójdziecie za tymi wskazówkami, szczególnie w formie e, zarobkowej, na przykład e, uwolniacie się z pracy, która Wam nie służy i pójdziecie w zupełnie innym kierunku, za swoją intuicją, być może właśnie pomaganiem innym, innym, innych, o, e, innym osobom itd., e, tutaj kwestia jakiegoś coachingu, wsparcia, tak, e, tego typu rzeczy, to tutaj, kochani, e, z tym dziesiątką Pentakli też czekają Was dobre pieniądze i stabilizacja, także to też jest dodatkowy przekaz, jeżeli martwicie się, czy na przykład z tego wyżyjecie, czy, czy będą tego pieniądza, czy będzie z tego stabilizacja, kochani. Jak najbardziej ta dziesiątka pentakli jest tutaj tym dowodem, że zdecydowanie będzie tutaj jakiś rodzaj stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego. Nawet nie jakiś, tylko porządny, bo dziesiątka pentakli to są naprawdę dobre pieniądze, więc zmierzacie we właściwym kierunku, kochani. I ten kierunek, jeśli jeszcze się nie objawił w waszym życiu, to niedługo się pojawi i to będzie coś, o co warto zahaczyć, tak? to będzie wasza stabilizacja, to będzie coś um, na całe życie. To nie będzie jakiś moment przejściowy, to nie będzie jakaś chwila, to nie będzie jakaś lekcja do ukończenia, tylko to będzie coś, co już jak raz osiądzie w waszym życiu, to zostanie w nim na stałe do końca życia. Także to jest coś, na co trafia się tylko raz w życiu, tak? To jest, to jest coś stabilnego, coś takiego. Pff, w co wsiąkniecie, kochani. Bardzo mocny przekaz. Bardzo mocny przekaz. No. Także tylko się na to otworzyć. <grym> no Wasze wyższe ewidentnie tu bardzo, bardzo głośno wręcz krzyczy. Krzyczy. Słuchaj mnie! Słuchaj mnie! <grym> no, piękne rzeczy idą do Was trujeczki. Naprawdę piękne rzeczy do Was idą. No cóż mogę powiedzieć. Powodzenia Wam życzę. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. To był piękny przekaz. Cieszę się, że mogłam go Wam właśnie przekazać. No i cóż, powodzenia. Jestem z Wami. Wszystkiego dobrego, kochani, i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa-pa.